Cześć. Witam Was w kolejnym nagraniu na najlepszym o malowaniu kanale na YouTube. Witam Was, Adam Razik. Tym razem z takim obrazkiem prawie już skończonym. Będę go na Waszych, tak tutaj, na Waszych oczach tam parę, że tak powiem, dotknięć tutaj go, już tak wykończę, żeby już nad nim dłużej nie pracować, odstawić go. Jak widzicie, tutaj używam tej techniki, którą tam rozpocząłem z tymi drzewami, czyli używam technik tych pozłotniczych. Tutaj gdzieś tam są, prześwitują, widzicie takie fragmenty. To jest technika, którą często sobie teraz stosuję w moich obrazkach i którą będę chciał Wam też pokazać, jak to wygląda malowanie takich obrazów z wykorzystaniem takiej techniki. Teraz będę sobie tutaj nakładał jakieś tam światełeczka malutkie. Obrazek jest nieduży, dlatego sobie tutaj zrobię takie jakieś tam szczególiki, po prostu pobawię się tym. Natomiast mówię, fragmenty to nakładałem sobie tutaj, trochę oksydowałem. Nie jest tak już tam mocno to złoto zoksydowane. To jest te obrazki, które tutaj będę pokazywał, to sobie nazywam takie, to są te obrazy zarabiające, też o nich powiem przy następnej okazji, jakiś powiem Wam o nich i pokażę więcej, jak one powstają, bo opowiadam. Natomiast dzisiaj tylko Wam bardzo lubię tą technikę, od lat tego używam, wykorzystuję te techniki pozłotnicze do malowania obrazów. Szczególnie wdzięczne są właśnie w takich pejzażykach. Też zachęcam, będę Wam pokazywał od początku do końca, jak to zrobić. I tak właśnie to wygląda. Teraz na koniec jeszcze go tam sobie uprawię, rameczkę, pokażę Wam, jak to wszystko zrobić. O, tutaj to już jest taka zabawa, wiecie, taki mały obrazek w tych proporcjach, żeby tutaj złapać te wszystkie niuanse, to i w ten sposób sobie tak buduję ten obrazeczek, tak on będzie wyglądał. Nie wiem, czy się Wam podoba, czy nie. Nie wiem, czy podoba się Wam będzie właśnie używanie takich technik. Ja to powinienem jest tu jeszcze może powiedzieć, pokazać troszeczkę bardziej z nią, jakoś tam popracować. Niektóre partie są jeszcze może za zbyt surowe, no ale już jakiś efekt jest. Teraz jakiś ten cienki pędzelek, troszeczkę moich tam zabiegów takich formalnych, że tak powiem, tutaj trochę w rysunku. Mówię od ogółu do szczegółu, czyli jakie szczegóły będą budowały ten obrazeczek. Także tu warto się pobawić, troszeczkę tam sobie postudiować, tak, i ten rysunek jakiś nanieść. Jeszcze będę tłumaczył Wam, jak to, na czym to polega, to moje te obrazki zarabiające. Na razie to będzie tak enigmatycznie, żeby się tylko Wam zasugerować, pokazać i tyle. Obraz, który wcześniej pokazywałem, te drzewa, właśnie położyłem pierwszy na płasko, musiałem je położyć, rozłożyć i położyłem pierwszy bardzo takiej oksydacji, czyli położyłem żółć wołową. Tam zaznaczyłem Wam w tych obrazkach tutaj te wszystkie partie tego złota. One tam tutaj były, o, tutaj są bardziej, mniej wytrawione, tak gdzieś tam prześwitują, takie surowe prawie, że nie dotykane tym tą oksydacją miejsca. Natomiast generalnie to mniej więcej tej konwencji tak to wygląda. Tu jeszcze dodam parę takich drobiazgów, pędzelek sobie wyczyszczę. Więc będę Wam pokazywał teraz następny obraz, to już jakiś tam abstrakcyjny, żebyście Was tak rozmalować, żebyście po prostu poczuli się swobodnie, bo o to chodzi, żeby jeżeli na przykład nie wychodzi Ci tam, nie wiem, malujesz kwiaty, malujesz pejzaż, malujesz coś tam, nie wiem, portret czy cokolwiek, jakąś postać, to może zacznij właśnie od takiej zabawy kolorem. Pokażę Wam właśnie takie obrazy, gdzie tylko się bawię kolorem, przestrzeniami, czy to będzie taka abstrakcja geometryczna, czy to będzie jakaś tam nieregularna, niegeometryczna. Pokażę, żebyście nabrali jakby takiej pewności i ochoty do tego, żeby się tym bawić. Tutaj będę chciał, odejmę kolor, chciałem już teraz znowu, zmieniłem. No, takie niuanse jeszcze będę tutaj trochę poprasuję nad tym obrazeczkiem. No i takie jeszcze.
szczególiki tutaj się będą działy. To nam będzie budowało tą bryłę tych drzew. Jak tam będzie bogate rzeczy się tam, znaczy będą te różne niuanse się tam rozgrywały. Tak to wygląda. Będę starał się właśnie takie obrazki wam pokazywać, jak to się maluje. No to troszeczkę za bardzo podkreślę jeszcze tam. Chciałem w ogóle zrobić te światełka tam i tak zostałem gdzieś tam znowu wciągnięty przez jakiś karmin. Namieszam sobie taki ultramarynki z czego takiego błękitu tutaj mam robinę. Będę wam też chciał pokazywać właśnie, jak mieszam. Tam ktoś nawet napisał do mnie, żeby to pomyśleć o czymś takim. No myślę o tym czymś takim. Będę chciał, żeby w drugą kamerę umieścić tak, żebyście widzieli i paletę, i żebyście widzieli i tutaj takie liczki się pojawią. To się fajnie buduje tam tą naszą światełeczka. Mały obraz, to tam trzeba tych szczegółów gdzieś tam zaznaczyć więcej. I widzicie, tu już się fajne rzeczy robią. O, jak to się zaczyna świecić między tymi drzeweczkami. Między tymi, ten obrazek też się kurczę, trzeba wymaga naciągnięcia, ale jest jakiś taki luźny. Podobno właśnie te kiedyś rozmawiałem ze stolarzem o tych klinach, które z tyłu obrazu są. Czy to jest potrzebne, czy to warto? No warto, właśnie warto w takich sytuacjach, kiedy to... Nie chcę już tutaj tych planów jakoś tam zburzyć. O, jeszcze tą zieleń chciałem. To właśnie chciałem zrobić. Wezmę taki troszeczkę szerszy pędzelek, ale też wąski. I ten... Nie wiem, to ciągle mam wrażenie, że tam dorośniecie tak tyłem i nie macie... I jakoś tak dziwnie się czuję. W ogóle na przeobrazie siedzę zazwyczaj. Mam ja to naprzeciwko, na wprost płótna, a tutaj tak z boku, żebyście widzieli, jak tutaj się to odbywa, to moje malowanie. No i tutaj też sobie tam gdzieś pociągnę jakieś takie rzeczy drobne. I tutaj się już też coś tam dzieje. I będzie ten obrazeczek tak budował, te niuansikami się bawił, ale pomału będę go kończył. Widzicie, on już jest podpisany nawet. Tu parę takich wniosków, światełeczek. Niech to się dzieje. Nie wiem, czy to tak tego rodzaju malowanie wam się podoba, czy nie. Piszcie mi, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie, wracajcie do tych filmów, ja będę starał się jakoś tam bardziej mówić zrozumiale i mniej tam bajdury, a więcej konkretów opowiadać. Trochę przydawać. Lecz inną też można. Też takie rzeczy nie rozrobię. Kiedyś sobie podjęcia niebieskiego. No i w ten sposób sobie tu będę opowiadał o tym. Już w tym zdobywać jakieś takie niuanse, właśnie jak powiedziałem. I... O, musimy bardzo sprawdzić. Tam troszeczkę bieli dołożę. Będę za chwilę, jak tam z czasem wyglądam. Taki będzie krótszy filmik. Nie wiem, jak potem się wyjawia, ale nie chcę tutaj zepsuć. Te światełeczka też tu jakieś się pojawiają. Jak mówiłem, zawsze jaśniejszy jest kolor, który tam gdzieś. No i tak będę sobie to opowiadał o tym. Nie wiem, czy to się wam podoba, czy nie. I w ten sposób coś rozświetla, żeby nie było jakiś. O, i tak to wyglądać będzie w tym efekcie końcowym. Do obrazka mam ramkę. Zaraz go włożę, taka będzie rameczka. Rameczka, o, też taka złota, to jeszcze patynę nałożę. Taka klasyczny profil. To trochę też oksydowałem, to robiłem taki kolor prawie, że to widzicie, tak metal wybrał, aż się zrobił taki zielonkawo. Dlatego te zielenie tu gdzieś się pojawiły.
i w ten sposób będzie wyglądał. W te raweczki jeszcze wejdzie patyna, czyli ona tak uszlachetni tą ramkę. Natomiast tak to będzie mniej więcej wyglądało. Wisi prawie, że ok, w miarę prosto. Cóż, zaraz zabieram się do wysyłania Wam tych osobom, którym obiecałem magnesów finansowych. Zachęcam. Będę w następnym wejściu, w następnym nagraniu opowiadał o używaniu tego magnesu. Zachęcam Was do tego, bo fajne rzeczy się dzieją. Można z tym pracować, można sobie to robić i fajne tam przyciągać sobie kasiorkę. Malujcie, oglądajcie mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie. Czekam na Wasze jakieś opinie, na to, co może jakiś temat mi podrzucicie. Jutro maluję szybki obraz, ten speed painting. Już sobie przygotowałem płótno, przygotowałem sobie temat. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że podłożę pod niego jakąś taką muzykę, jakąś taką fortepianową, jakiegoś tam coś gratisowego, tam, znaczy takiego bezpłatnego, gdzie tam znalazłem na takim portalu z muzyką bezpłatną, żeby tam się nie przyczepił, że wykorzystuje jakieś prawa autorskie, łamie i zobaczycie, co tam się będzie ciekawego z tym moim malowaniem działo. Podciągnąłem też, tak na niego patrzę, teraz mam przed oczy na ten pejzaż, też Wam pokażę w najbliższych dniach. Zmieniłem troszeczkę kompozycyjnie go i już tam te plany siedzą. Jest już bliższy temu mojemu malowaniu i temu, co potrafi i to jaki efekt chciałbym uzyskiwać w tych moich obrazkach. Też te kwiaty, te drugie kwiaty, też bardzo fajnie już tam sobie zbudowałem ten obraz. W tych niuansach się tam pobawiłem tymi ciemnymi plamami. Także zachęcam, będę Wam to pokazywał wszystko. No i w następnym odcinku też te moje oksydowane drzewa, które zobaczcie, jak to wyszło, to złoto tak postarzone i po prostu wypalone, czy tam wytrawione, które nada charakter tym konarom, tym pniom. Trzymajcie się, Adam Razik na Razik. Najlepszy kanał na YouTube o malowaniu, pięknym, kreatywnym życiu i zarabianiu kasy. Oczywiście. Cześć!